Cześć, dzień dobry. To tak, dzięki Przemek, dzięki Marian za uprzednią prezentację i za wstęp. I ja opowiem Wam o procesie budowy krok po kroku pod takim kątem nauki w praktyce, trochę mojej, trochę jako ogólnego procesu. I na początek, tak, ja się nazywam Janek Dowgiało, jestem architektem, wspólnikiem w pracowni architektonicznej MechBuild z Warszawy. My się zajmujemy architekturą naturalną, projektowaniem naturalnym od ponad 10 lat. Projektujemy głównie domy jednorodzinne, to jest związane z tym, co Przemek mówił o certyfikacji. No, mamy nadzieję, że trochę więcej będzie możliwości niedługo dzięki właśnie tym działaniom, między innymi OSBN-u, badaniom materiałowym, które są trudnym i drogim procesem i skomplikowanym, ale się to dzieje dzięki OSBN-owi. I właśnie liczymy na to, że to się ruszy. Na razie największe możliwości do projektowania z materiałów naturalnych są w budownictwie jednorodzinnym, również we wnętrzach. I co? Ja zacząłem taki rys historyczny. Tutaj na tym zdjęciu po prawej jest moja wspólniczka Ania. My oboje zaczęliśmy pracę architektów w biurach takich standardowych, dużych i przez kilka ładnych lat tam pracowaliśmy, aż w okolicach 2012 czy 2011 roku, czyli jakieś 10 lat po studiach, nie, dobra, może mniej, kilka lat po studiach się spotkaliśmy na budowie, którą zorganizował Cohabitat, tego domku, albo identycznego domku w osadzie kilku takich domków. To był domek ze słomy, który zaprojektował Paweł Sroczyński i zorganizował warsztat budowy, który trwał, no ja tam, my tam byliśmy przez chyba tydzień, ale pewnie to trwało na pewno dłużej. No i dla mnie to było po prostu bardzo otwierające oczy wydarzenie, bo dowiedziałem się, że można zbudować w zupełnie inny sposób niż tego nas uczono i na studiach, i w pracy zawodowej wcześniejszej. No, w sposób ekologiczny, zdrowy, pod każdym względem właściwie jakoś dla mnie bardzo pociągający. I to była taka rzecz, jeszcze nie bardzo rozumiałem wtedy, na czym to wszystko polega, ale dzięki budowie tego mojego domku się dowiedziałem, że tak można w ogóle. Później na tyle się w to wkręciłem, że zacząłem pracować na różnych budowach, żeby się właśnie tego poznać to bardziej. Tu na środku jest zdjęcie budowy w Grójcu, którą prowadził Rysiek Biliński i też chyba projekt był Cohabitatu, czyli Pawła Sroczyńskiego. I tutaj po prostu się zatrudniłem jako pracownik, że właśnie trochę to z drugiej strony poczuć. I no i później od tamtej pory jak najwięcej się staraliśmy zawsze robić samemu, brać udział jak się tylko da w budowach naszych projektów, znajomych. Sami zrobiliśmy remont naszego biura, teraz oboje remontujemy i rozbudowujemy własnoręcznie nasze domy prywatne, więc jakby cały czas te doświadczenia u nas działają z tamtego czasu. Oczywiście się staramy korzystać z tego, czego się nauczyliśmy, czyli z naturalnych metod, z dostępnych łatwo materiałów, o których nikt inny by nie pomyślał, że można je wykorzystać. Jest to bardzo fajne i nie chodzi tylko o słomę. Eksperymentujemy z bardzo wieloma różnymi rzeczami, typu ziemia ubijana, upcyclingowe materiały, deski opalane czy rury tekturowe. Tu na samym końcu jest zdjęcie jaskini, którą Anka zbudowała własnoręcznie albo odgrzebała w Hiszpanii.
I ta praca taka z punktu widzenia architekta, znaczy mojego punktu widzenia jako architekta, to, że czegoś się nauczyłem na studiach, albo przeczytałem w książkach, albo zobaczyłem na webinarach, to nie ma w ogóle porównania ze zrobieniem nawet najmniejszej, najprostszej rzeczy typu cegła własnoręcznie zrobiona, ale właśnie własnoręcznie. To jest o wiele bardziej według mnie dające do myślenia i uczące niż jakiekolwiek teoretyczne zabawy, więc zachęcam do robienia wszystkiego, co się da własnoręcznie. Jest to ciekawe, jest to fajne, pozwala naprawdę poznać te materiały, narzędzia, technologie i metody, z którymi mamy do czynienia. Myślę, że to nie tylko jest istotne w kwestii materiałów naturalnych, ale szczególnie, bo są to materiały specyficzne pod tym kątem, że nie są, znaczy dla mnie są idealne, ale nie są idealne w takim sensie technicznym. To znaczy zawsze się, każda próbka się troszeczkę różni od każdej innej, każdy fragmencik ściany właściwie ma swoją taką osobowość trochę. Ściany i innych elementów, różne niedoskonałości można wykorzystać na swoją korzyść. Można też popełnić bardzo dużo błędów i do tego w sumie też zachęcam, zwłaszcza pracując nad rzeczami, nad którymi mamy kontrolę, typu własne mieszkanie czy dom, to są rzeczy, w których można się trochę pobawić i jak coś pójdzie nie tak, to przeważnie nie ma jakiejś ogromnej tragedii. A dzisiaj konkretnie opowiem wam o jednym z naszych pierwszych projektów, które zaprojektowaliśmy jako biuro, jako pracownia architektoniczna. I ja często o tym domku opowiadam. To jest malutki domek w Kotlinie Kłodzkiej, który powstał chyba w 2015 roku o powierzchni zabudowy 35 metrów. I stoi do dziś i ma się dobrze. I ja o nim opowiadam dlatego, po pierwsze, bo mam go bardzo dobrze udokumentowanego i po prostu wtedy miałem mnóstwo czasu, więc mogłem uczestniczyć w całym tym procesie od właściwie początku projektowania do prawie że końca budowy i później jeszcze nawet jakichś uzgodnieniach późniejszych i zmianach. A druga sprawa jest taka, że to jest właśnie taki, naprawdę uważam go za jeden z naszych najbardziej holistycznie zrobionych projektów pod względem i społecznym uczestnictwa w budowie i wykorzystania tego, co jest dostępne i takiej trochę improwizacji w wielu miejscach, a jednocześnie utrzymania głównych idei architektonicznych i funkcjonalnych. I co najważniejsze, był to właśnie domek budowany w 99% budowany przez osoby, które nie miały wcześniej zbyt dużej albo w żadnej styczności z budową czegokolwiek. Ten 1% to byli specjaliści, którzy musieli w tym wziąć udział, żeby po prostu pokazać, jak to się robi. I jest to bardzo też istotna rzecz, żeby mieć kogoś, kto przetrze szlak, kto już to zrobił i kto pokaże, jak dalej to robić, jeżeli chcecie się zabierać za takie rzeczy samemu. No, chyba że jesteście naprawdę gotowi na popełnienie mnóstwa błędów. Zacznę od krótkiej historii o tym projekcie. To był projekt Weroniki Siwiec, która była wtedy studentką na wzornictwie przemysłowym w Warszawie i to był jej projekt dyplomowy. I jakby to, co od niej wyszedł pomysł i cała organizacja tego, która była niewiarygodnie, im więcej o tym myślę, tym jestem pełen podziwu, w jaki sposób tak młoda osoba była w stanie ogarnąć tak skomplikowany projekt, który jest, jakby zrobić coś takiego jest moim zdaniem o wiele trudniej niż,
niż zamówić po prostu ekipę, to znaczy pracować z wolontariuszami na takim żywym i zmieniającym się organizmie jest dużo trudniej niż zorganizować kilka ekip, które robią swoje rzeczy i są w tym dobre i wiedzą, co się dzieje, więc na tym też jeszcze troszeczkę powiem. Sam projekt polegał na tym, że okej, ten domek jest malutki, ale chcieliśmy, żeby on był, no, żeby reprezentował cały jakby klasyczny dom, czyli ma strefę nocną, strefę dzienną, strefę wejściową, miejsce do magazynowania, kuchnię i łazienkę. Wszystko to oprócz łazienki jest w tym domku połączone w taką jedną przestrzeń, natomiast jest też wyraźny taki podział na strefy, to znaczy te przestrzenie tak przepływają między sobą, to jest dlatego związane z tym, żeby lepsza była cyrkulacja powietrza w tym domu, więc wszystko jest otwarte, a jednocześnie takie oddzielone od siebie ze względu na prywatność. Jest to w miejscowości Potoczek w Kotlinie Kłodzkiej. Jakieś pierwsze szkice, jakie mieliśmy, to wyszliśmy od założenia takiego, że mamy jakąś wyznaczoną kubaturę i no i była to kostka, trudno powiedzieć ile na ile metrów, ale pewnie około 6 na 6 na 6, żeby wyszło tam około 35 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy. Natomiast no, ten domek jest też wpasowany w okolice i z jednej strony chcieliśmy, żeby to było coś małego, ale z drugiej strony też, żeby to nie było coś za prostego, żeby właśnie wykorzystać to być może jedyną okazję w życiu, którą mieliśmy, mając dużo czasu i energii wtedy, na to, żeby się jak najwięcej nauczyć, więc trochę pokomplikowaliśmy ten projekt, no a przy okazji nadając mu takich walorów widokowych, dopasowując do otoczenia, ale chyba nie będę w to teraz wchodził, chociaż dla mnie to jest bardzo ciekawe, ale być może dla was nie tak bardzo. Więc taką rzeczą, którą też chcieliśmy sprawdzić, to jak działają założenia takiej architektury pasywnej i solarnej, czyli zwrócenie odpowiednie, przynajmniej wtedy myślałem w teorii, że odpowiednie, okazało się, że to zadziała, zwrócenie względem kierunków świata, a właściwie względem nasłonecznienia, to akurat było to połączone, to znaczy kierunki świata były bardzo się wiązały z tym, jak słońce pada na ten dom, bo ekspozycja była na południe, więc idealnie zimą dla ogrzewania domu i też fajnie latem, bo dzięki zrobieniu okapów tam można było go ochłodzić. Też chcieliśmy sprawdzić, jak działa, no, w malutkiej skali, więc o tyle prościej, no, ale jednak taka w pełni pasywna wentylacja, czyli po prostu przewietrzanie na przelot, na wylot całego domku. I też chcieliśmy zrobić tutaj taki bardzo wielofunkcyjny piec do gotowania, do ogrzewania wody, do ogrzewania powietrza. I to jest element, którego się w końcu tak nie udało zrobić. To znaczy, no, przerosło nas to chyba projektowo i doświadczeniowo, więc ten piec, przygoda z piecem się skończyła po prostu na farelkach i chyba kozie do ogrzewania. No, ale niemniej całkiem wszystko inne się udało. I od początku chcieliśmy wykorzystać jak najwięcej lokalnych materiałów, które się wiązało nie tylko z tym, że no, mieliśmy tą zajawkę na te naturalne budownictwo, ale też z tym, że Weronika zorganizowała bardzo wiele osób wolontaryjnych, natomiast nie było dużego budżetu, więc ta praca ludzka musiała w jakiś sposób zrekompensować te braki finansowe, więc jakby to bardzo dobrze idzie w parze. Jeżeli jest dużo osób chętnych, to mogą włożyć wiele pracy w to, żeby przetworzyć delikatnie te dostępne ogólnie w najbliższej okolicy materiały. To też się super sprawdza. Weronika zrobiła też taką
właśnie jako sedno swojego projektu taką bardzo, bardzo dużą kampanię crowdfundingową, którą właśnie utrzymywała podczas całej tej budowy. Było to dla niej w którymś momencie na pewno bardzo już takie obciążające, ale no, mega sobie z tym poradziła, więc to jest jakby też kolejny taki element, który ja się nauczyłem wtedy, że to nie jest tak łatwo to wszystko ogarnąć. W sensie jest to naprawdę duże przedsięwzięcie logistyczne. I pierwszą rzeczą, pierwszym schodkiem, na który napotkaliśmy, to było to, że zaprojektowaliśmy ten domek pierwotnie dla działki w Kawkowie, dla znajomych. I tam z jakichś względów ostatecznie to nie powstało, więc trzeba było znaleźć działkę w zupełnie innym miejscu o podobnych parametrach, no, żeby to nie było tak, że jest to dom zaprojektowany właśnie zgodnie z kierunkami świata, ale nie pasuje, więc ostatecznie powstał właśnie w Potoczku, a nie w Kawkowie, w Kotlinie Kłodzkiej, a Kawkowo jest z kolei na północy, więc zupełnie inny klimat, ale bardzo podobny krajobraz. Dobra, nie klimat, no inne miejsce, ale podobny krajobraz. I jakby logistyka oprócz miejsca to jest gruba rzecz. No, trzeba załatwić materiał z jak najbliższej okolicy, więc trzeba załatwić transport tego materiału, trzeba załatwić narzędzia, albo je pożyczyć od kogoś, albo no, w tym wypadku nie bardzo było możliwości kupienia czegokolwiek, więc udało się Weronice zorganizować bardzo, bardzo wielu sponsorów, co z kolei wymagało od niej właśnie dużej ilości pracy takiej promocyjnej, ciągłego podtrzymywania zainteresowania w mediach, więc bardzo dużo narzędzi i takich materiałów, jakby no oprócz tej słomy, gliny, kamieni i drewna, no to tam było jednak sporo różnych rzeczy typu wełna, drzewna i to się udało jej załatwić. Poza tym no, jest organizacja całego obozu, czyli woda, prąd, dostęp do drogi, miejsce do spania, miejsce do mycia, kuchnia, miejsce do jedzenia, sanitariaty i to nie jest też często proste, zwłaszcza w takiej sytuacji, jak wszyscy mieszkają na miejscu i jest to na odludziu. Więc na to trzeba zawsze zwrócić uwagę na samym początku i już wiedzieć, z czym się ma do czynienia, co jest dostępne, a z czym może być problem. Na przykład w tym przypadku Potoczek, od którego się bierze nazwa tej małej miejscowości, pod koniec budowy wysechł. Pierwszy raz ponoć od kiedykolwiek. No więc się skończył dostęp do wody, więc jakby nastała konieczność wykopania studni, ale to już po wszystkim. No i też jest mnóstwo zdarzeń zawsze losowych, z których tutaj w tym u nas najbardziej drastycznym było tornado, które przeszło i zmiotło w którymś momencie cały obóz, zniszczyło wszystkie materiały. Jeśli chodzi o materiały, no to trzeba oczywiście też mieć jakieś miejsce dostosowane do ich przechowywania. Z materiałami naturalnymi jest mega istotne, żeby to było suche miejsce, bo one są bardzo wrażliwe na wilgoć. Więc plac budowy w którymś momencie wyglądał tak. Tu po lewej stronie jest domek z rozłożonym drewnem, które się suszy na słońcu. Ten zielony namiot, z tego co pamiętam, to jest składowisko słomy, kanopi, takich najbardziej wrażliwych, suchych materiałów. Tutaj ta sterta na środku, zakładam, że pewnie to jest glina, która tam się moczy, ale nie pamiętam, nie jestem pewien. No i po prawej jest namiot kuchenny i prysznice koło niego. Gdzieś tam w głębi było pole namiotowe, nie ma go tu na tym zdjęciu. No i jest droga dojazdowa, jedyna, którą właściwie można było przyjechać terenówką albo traktorem. I tyle z tego. Aha, nie, jeszcze nie. I jeszcze
oprócz takich czynników martwych, o których mówiłem, jest jeszcze oczywiście czynnik ludzki, czyli my, architekci, którym trzeba jakoś tam czasami być może z nimi współpracować i pójść na rękę. Ekipa budowlana, czyli to jest Szymon z Biohabitat Opole, który teraz jest bardzo, już wtedy był doświadczonym budowniczym naturalnym, ale teraz jest jeszcze o wiele bardziej. I oprócz wolontariuszy jeszcze są sponsorzy, których no w tym wypadku to było też spektakularne osiągnięcie, bo mnóstwo materiałów i innych rzeczy pochodziło od różnego rodzaju sponsorów. I potem są oczywiście wolontariusze, którzy byli tutaj sednem tej imprezy, których właśnie trzeba nauczyć, trzeba ich czasami być może spacyfikować delikatnie, trzeba dać im odpocząć, trzeba ich nakarmić, umyć, trzeba im załatwić jakiegoś rodzaju atrakcje co jakiś czas. Tu się przez tę budowę przewinęło kilkaset osób w ciągu tych chyba 2 miesięcy, kiedy to trwało. Niektórzy byli tam przez prawie cały czas, niektórzy przyjeżdżali na 1 czy 2 dni. I ten czynnik ludzki, no w którymś momencie różne sytuacje powstają, przyjemne albo nieprzyjemne. No jest to ciekawe doświadczenie, natomiast właśnie trzeba mieć do tego strasznie dużo cierpliwości i wyrozumiałości, tak będąc organizatorem takiego przedsięwzięcia. I pamiętać o tym, że to nie jest ekipa budowlana, która tak w 100% wie, co robi. Wszyscy byliśmy tam po to, żeby się nauczyć. I co? Budowa start. Dobra, to jest zdjęcie gospodarstwa u Lokusza w Potoczku. Na jego terenie to się wszystko działo. Teraz opowiem wam tak po kolei, no jak zgodnie z tematyką webinaru, o kilku głównych elementach, więc każdy dom, nie tylko naturalny, zaczyna się od fundamentów, czyli od tak zwanych kaloszy, które muszą być w tym wypadku bardzo dobrze zaizolowane od wilgoci. My tu zaprojektowaliśmy taki fundament punktowy i mega prosty. Tutaj tam też chodziło o to, żeby jak najmniej stosować takich klasycznych, różnych plastikowych izolacji, folii, więc staraliśmy się unikać rzeczy typu wiatroizolację, izolacja przeciwwodna, paroizolację, jak tylko się dało i dało się w bardzo wielu miejscach. Nie wiem, ktoś napisał, że jest brak prezentacji i nie wiem, co to znaczy. Ale dobra, będę mówił dalej. Zakładam, że Marian to jakoś kontroluje. Więc fundamenty tego domu składały się z takich 3 głównych... O, wspaniale, dzięki za feedback. Składały się z 3 takich dość potężnych podwalin, które były obłożone od góry i od dołu po prostu płytą OSB i wypełnione włóknem konopnym. I to akurat był materiał, którego kompletnie wcześniej nie znałem. Tak jak ze słomą miałem styczność wcześniej, to nie włóknem konopnym, tylko paździerzem z wapnem. I przyjechał na tę budowę w którymś momencie Przemek Brzyski, który się specjalizował właśnie w tym materiale i zrobiliśmy z niego podłogę, więc to było trochę tak, to była jakby pierwsza, fundamenty to była pierwsza rzecz, która właściwie tam, która powstała i to były pierwsze niespodzianki. O tych konopiach za moment powiem, natomiast fundamenty punktowe zakładaliśmy, że to będą fundamenty żelbetowe, takie, że jest wykopany dołek i włożone w niego zbrojenie i zalane betonem. Natomiast już w trakcie budowy ekipa, która tam przyjechała, pierwsza znalazła tuż obok ruiny jakiegoś gospodarstwa, prawdopodobnie poniemieckiego, z którego fundamenty
które miało fundamenty zrobione z takich wielkich kamieni polnych. No więc po prostu zgarnęli te kamienie, przyjechał pan z koparką, odgarnął trochę tej górnej warstwy ziemi, troszeczkę to wyrównał, rozrzucił te kamienie, jakoś tak mniej więcej, trochę je uklepał. Na tyle był sprawny, że zrobił to bardzo poziomo i na tym zostały położone te trzy potężne podwaliny. I no to jest jakby pierwsza rzecz taka, która jest niezgodna ze wszystkim, czego nas uczono w szkole. To znaczy, po pierwsze, fundamenty nie były zagłębione na te 1,20 m pod ziemią, czyli poniżej strefy przemarzania. Po drugie, dom, który na nich stanął, nie był do nich zakotwiony i nie jest. I to są takie rzeczy, które po prostu byłyby prawdopodobnie uważane za podstawowe błędy budowlane. Natomiast my mieliśmy na tyle, z jednej strony, no takiego luzu, że możemy, że można to, jakby, że nic strasznego się nie stanie, jak coś się tutaj nie powiedzie za bardzo, a z drugiej strony mieliśmy taką chęć wypróbowania różnych rzeczy, że się zdecydowaliśmy na to i jak najbardziej to zagrało. Funkcjonuje do dziś, nie ma żadnego z tym problemu. To tornado, o którym mówiłem, zwiało nam wtedy cały obóz, namioty, natomiast domek, który już wtedy stał, ani drgnął, nawet go to nie ruszyło i stoi no już prawie 10 lat, wszystko gra, jest ok, oficjalnie nie polecam robienia tego niezgodnie ze sztuką, ale w praktyce to tutaj zadziałało. To, co jest tutaj bardzo ważne, no to, że jest wentylacja pod spodem. I być może to jest nawet ważniejsze niż ta strefa przemarzania. Po prostu chodzi o to, żeby cały czas jakakolwiek wilgoć, jaka tam się pojawi, była wywiewana. To też pozwoliło uniknąć jakichkolwiek paroizolacji od dołu i wiatroizolacji. I to jest po prostu, to jest to. Są po prostu legarki podłogowe, pod spodem jest płyta OSB, w środku jest wsypany paździerz konopny z wapnem, jakoś tam lekko ubity, ale nie za bardzo, no bo nie ma potrzeby, bo on sam, jakby sam się, to nie jest ściana, więc można go tam ułożyć na poziomo. I na górze jest dalej kolejna płyta OSB i tyle. Żadnych dodatkowych izolacji. I okej, owszem, jest to malutki domek, ale wszystko gra. Po wykończeniu ta podłoga wygląda tak. Więc no, pierwszy był to eksperyment. I następna rzecz to są ściany. Tak samo jak z fundamentami, mieliśmy projekt, mieliśmy to jakoś wymyślone wcześniej, zgodnie z architekturą, zgodnie z naszą wiedzą. Tutaj też udało się uniknąć jakichkolwiek membran, folii czy chemii budowlanej. Są to po prostu, jest to, ale też jest to bardzo klasyczny taki układ szkieletu dwugałęziowego, czyli dwóch listewek, słupków składających się z dwóch kantówek o niedużym przekroju, dopasowanych do wymiaru lokalnej kostki słomy z jakimś tam, po jakimś delikatnym sprasowaniu. Więc taki szkielet no, po prostu się układa i kompresuje te kostki słomy. Jest to stosunkowo szybka i prosta metoda. No i ja się z nią, to była chyba moja pierwsza styczność z tą metodą. Nie, dobra, źle mówię. To nie była pierwsza styczność, ale jakby pierwszy raz, jak sami to zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy i no, polecam generalnie. Prosta sprawa. Jak widać na tym rysunku po lewej, ten szkielet jest taki trochę pokomplikowany. To znaczy, te ściany nie są proste. Chodziło nam o to, żeby powstały jakieś skosy, żeby powstały jakieś miejsca nietypowe, żeby z jednej strony móc sprawdzić właśnie tą łatwość tej budowy i przekazać tę wiedzę dalej, ale z drugiej strony, żeby móc
żeby każdy mógł, albo nawet musiał przyciąć jedną kostkę słomy, poubijać ją w tych trudniejszych miejscach, bo takie miejsca się zdarzają w każdym domu. Jest to nieuniknione, więc też o to nam chodziło. Ściany od zewnątrz są obrzucone tylko taką obrzutką z gliny, która zabezpiecza słomę przed owadami, ogniem, pozwala, taki ułatwia trochę wentylację i osuszanie się. I jest elewacja wentylowana, drewniana od zewnątrz, która całkiem ładnie wyszła. Ta elewacja, okej, dobra, to jest proces. Na górze po prawej stronie jest folia zabezpieczająca ten domek na wypadek deszczu. No to jest bardzo ważne. Natomiast nigdzie indziej nie ma tu żadnych już plastików. Kolejne etapy to jest obrzucanie, obrzutka gliniana i elewacja drewniana olejowana. I tutaj też no, to był sponsor, który przywiózł ten olej w zamian za możliwość promocji. Pomysł na tę elewację był taki architektonicznie znowu dość prosty. To znaczy ściany, elementy ścian pełne są pełne, elementy ścian na ganku i przy wejściu są takie ażurowe, co dało nocą taki efekt trochę takiej momentami świecącej latarni. I tak wyglądało to na świeżo, elewacje drewniane, a tak wyglądało to i wygląda prawdopodobnie dzisiaj. To jest chyba zdjęcie sprzed 2 lat, czyli jakieś 7 lat różnicy między tymi 2 zdjęciami. I no, to jest dla mnie też jest to bardzo istotna sprawa, bo wszystko się starzeje. Domy się szczególnie starzeją, bo są wystawione na deszcz, mróz, wiatr, promieniowanie słoneczne, wandali, zwierzęta, wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, więc moim zdaniem osobistym to wygląda super, ale też na pewno są osoby, które nie chciałyby, żeby ich dom po jakimś czasie wyglądał w ten sposób, czyli tak poszarzał, poczerniał. To jest jeszcze zdjęcie w deszczu, więc on jest jeszcze dodatkowo taki ciemniejszy. Tutaj widać jakby różnicę. Po lewej jest ściana zewnętrzna, która jest no, dużo bardziej, jest tak no, totalnie narażona na te warunki atmosferyczne, a po prawej jest ganek, który powstał w tym samym czasie, ale jednak jest osłonięty, więc jest o wiele bardziej zabezpieczony i to drewno się zupełnie inaczej postarzało w tych 2 miejscach. No, polecam się nad tym zastanawiać zawsze, jak będą się materiały starzały i materiały naturalne mają to do siebie, że starzeją się w taki bardzo szlachetny sposób, zupełnie inaczej niż plastik. Starzeje się drewno i według mnie różne niedoskonałości tynków, czy kamienia, czy nawet metalu po prostu nadają charakteru obiektom, które są z nich wykonane. Dach tego domku pierwotne założenie było takie, że będzie to dach zielony, to znaczy no, zgodnie z klasycznymi zasadami modernizmu, jeżeli się zabiera coś, jakieś miejsce, na którym staje dom, no to dobrze jest je oddać, więc pierwotnie chcieliśmy też sprawdzić, jak działają dachy zielone i myślę, że to by było fajne, ale to, co ostatecznie zrobiliśmy, to jest być może jeszcze fajniejsze, to znaczy zamiast zielonego dachu jest drabina, po której można wejść i ten dach z lekkim spadkiem na południe jest takim dodatkowym, a właściwie jedynym, no, oprócz ganku, tarasem tego domu. Dach jest bardzo
kluczowym elementem domu naturalnego. To jest właściwie w tym projekcie to było jedyne miejsce, gdzie daliśmy jakąkolwiek chemię, czyli znaczy, dobra, nie chemię, no nienaturalne materiały w postaci membrany dachowej. I teraz jak tak patrzę na ten detal, to też myślę, że niekoniecznie on jest zrobiony, niekoniecznie to powstało zgodnie ze sztuką, to znaczy powinno być tam trochę więcej warstw, ale jest to też jakby dodatkowy dowód na to, że nie trzeba często komplikować wszystkiego i najprostsze rozwiązania mają jednak często możliwość takiej samoregulacji, samonaprawiania się. Natomiast być może też jest to kwestia jakiegoś trochę szczęścia. W każdym razie pewnie w innych przypadkach to powinny być jakieś dodatkowe przestrzenie wentylacyjne nad wełną drzewną, żeby ona mogła mieć też jakiś lekki przewiew i pewnie powinna być paroizolacja, przynajmniej w pomieszczeniu mokrym, czyli łazience od spodu. Tu nic takiego nie daliśmy, jest po prostu płyta OSB, pod nią jest mata trzcinowa i tynki gliniane i to się idealnie sprawdziło. Jedyne miejsce, gdzie tutaj był problem w którymś momencie, to była taka rynna na samym froncie. Na szczęście mieliśmy tyle, na tyle rozumu nam starczyło, żeby ją zrobić nad częścią tarasu, a nie jakby nad częścią mieszkalną domu, nie nad częścią zamkniętą, bo to jest miejsce, które momentalnie zaczęło cieknąć i trzeba było je kilka razy naprawiać. Nie wyrządziło żadnych szkód właśnie dzięki temu, że było na zewnątrz, ale rynny i takie miejsce, gdzie zbiera się woda, są bardzo, bardzo istotne. No tak, to jest zdjęcie dachu i życia, które na nim się toczyło. I przejdźmy na chwilę do środka. Na tym przekroju są pokazane wszystkie materiały i wewnątrz, i w środku ścian, i podłogi, i wewnątrz domku. Więc reasumując, wszystko tutaj jest naturalne i z najbliższej okolicy. Fundamenty z kamienia, który leżał dosłownie 100 metrów dalej. Drewno całe z lokalnego tartaku. Dobra, konopie przyjechały chyba z Lublina pewnie, czyli w podłodze kostki słomy od rolnika, wełna drzewna w dachu od sponsora. I tu chyba pominąłem jeden slajd, tak, pokazujący układanie tej wełny drzewnej, która też jest uznawana za materiał naturalny, natomiast jest o wiele bardziej przetworzona. Ale za to jest lekka i łatwa do wpasowania. Jest to dużo mniej pracochłonne i można pracować z taką wełną od środka, co jest istotne. Gdybyśmy to próbowali zrobić ze słomy albo z kanapi, tak jak podłogę, to pewnie trzeba byłoby zupełnie inną logistykę opracować. To znaczy zrobić najpierw podbitkę od dołu, układać ten materiał od góry, czyli trzeba byłoby zrobić jakiś namiot nad tym wszystkim, żeby zabezpieczyć to przed wodą. I dlatego jest tutaj wełna drzewna. Również dlatego, że po prostu sponsor się znalazł i sam chyba to zaproponował, że dostarczy ten materiał. Więc dużo pieczeni na jednym rożnie. We wnętrzu domek jest wykończony głównie gliną. I wnętrza według mnie... Okej, jestem. Wnętrza to jest takie miejsce, gdzie można się naprawdę można trochę jakby odpuścić. No, to już jakby we wnętrzach dużą rolę gra estetyka, bo jest to z jednej strony jest to miejsce, gdzie mamy styczność z tymi wszystkimi materiałami bezpośrednio, więc jest ważne, żeby to było porządnie wykonane, ale też we wnętrzu z drugiej strony jest dużo mniej zagrożeń, takich, które panują na zewnątrz, typu deszcz i wszystko inne, więc wnętrza to jest najczęściej takie miejsce, które w domach naturalnych można jakoś samemu wykańczać bez zagrożenia, że coś się złego wydarzy.
Więc no, głównym elementem tutaj były tynki gliniane. Staraliśmy się tutaj też no, nauczyć jak najwięcej, więc tu po lewej stronie są ścianki działowe, których tam nie było dużo. No dobra, tam niczego nie było dużo, bo jest malutkie, ale ścianki działowe były trzy, każda była wykonana w inny sposób. Tu widać, że jedna jest z glinobitki albo z gliny lekkiej, z bardzo dużą ilością słomy, a w głębi to jest ścianka między kuchnią a łazienką, to jest konopli, czyli beton konopny, taki jak w podłodze, tylko że nie do końca taki, to znaczy jest to pazierz konopny z wapnem i z dodaną wodą, czego w podłodze nie mieliśmy, i tak lekko ubijany w szalunku, tak żeby po prostu się to trzymało. Więc to chyba nawet ten element został nieotynkowany ostatecznie, przynajmniej z jednej strony, ale nie jestem pewien. No, tynkowanie jest czasochłonne, ale jest też bardzo, bardzo może być przyjemne. W łazience były ściany wykańczone tadelaktem. Na pewno wiele osób już tutaj albo mówiło, albo będzie mówiło o tym, więc chyba się nie będę zagłębiał. W czasie tej budowy było bardzo dużo okazji do różnego rodzaju warsztatów, więc na przykład sprzęty łazienkowe, umywalka i też zlew w kuchni były wykonane pod nadzorem lokalnego rzemieślnika przez warsztatowiczów w ramach warsztatów, jako dodatkowa atrakcja i też być może dodatkowy sposób na uzyskanie jakichś funduszy na budowę, no bo można zrobić w ten sposób płatne warsztaty. Warsztaty zrobienia przed samym tynkowaniem były robione próbki i też taka nauka jakby nie tylko przez samą już budowę, tylko taka przygotowawcza. No, po prostu normalny warsztat projektowy, te wnętrza wyglądają tak. Jest ten bardzo ciepły i przyjemny tynk drewniany. Umeblowane zostały już przez Lokusza i jego żonę, ale właśnie w super utrzymanej tej konwencji naturalnej beży i ciepłych kolorów i po prostu tego, co jest dostępne bez żadnych pewnie sztucznych dodatkowych rzeczy. I co? Okej, okay. I to już, wow, co za nieludzka precyzja. 46 minut. Z tej budowy powstał podręcznik, który jest dostępny o tu na stronie housepersona.co, w którym są opisane doświadczenia z budowy, jest mnóstwo zdjęć, są rysunki, udostępniane są też rysunki techniczne DWG i model domku SketchUpowy, więc kto ma ochotę, to śmiało możecie to ściągnąć z naszej strony MechBuild albo bezpośrednio z House Persona. Jest też tam taki przyjemny filmik pokazujący proces budowy albo jego bardziej frywolne momenty. I trochę tak zamykając tę całą opowieść, kończę na tym, co teraz robimy, czyli na dużo większym opracowaniu robionym przez bardzo wiele osób z ESBN-u i spoza ESBN-u na temat budownictwa naturalnego, poradnik inwestora, który koordynuje Anka z Muchu, a bierze w nim udział właśnie między innymi Przemek i wiele, wiele innych osób. Są tam elementy różnych naszych doświadczeń i też takie bardziej, no, dużo profesjonalnej wiedzy. Więc polecam, on będzie też dostępny lada dzień pewnie, dostępny online'owo do ściągnięcia. I cóż, dziękuję. Jan Dowgiało, MechBuild. To wszystko.
Dobra. Okej. Wielbłąd. Tak, ładnie się zestarzało, też tak myślę. Okej, okay, na tym zdjęciu akurat na przykład jest zupełnie inny kolor tych elewacji i nie jestem pewien, czy to jest zdjęcie wcześniejsze, czy jest to kwestia światła. No. Co się teraz dzieje? Ostatni raz, jak miałem styczność, to było, znaczy ostatnie wieści, jakie mam, to jest właśnie to, że jest wykończony i funkcjonuje jako domek gościnny. Ewidentnie ma prąd, bo są lampy. Widzę, że są drzwi do łazienki, natomiast nie wiem, czy ona funkcjonuje, ale tak, no, domek stoi. Wygląda, że ma się bardzo dobrze i jest domkiem gościnnym. I to są zdjęcia z 2022 roku, czyli od zewnątrz w tym momencie wygląda tak. Są firanki w oknach, są krzesełka na ganku, więc działa. Zakładam, że niewiele się zmieniło od tamtej pory. No tak, ciekawy. No, dla mnie to był super ciekawy projekt. Jakbym tak miał numerować ciekawość projektów, to ten ma 10 na 10. Ile stopni ma nachylenie dachu? Cholera, nie wiem. To nie jest napisane, ale można by to pewnie jakoś obliczyć. Nie wiem, powiedziałbym, że jakieś 20 czy kilkanaście, coś w tym stylu, nieduże, ale też nie jest to dach płaski, co jest, dachy płaskie by generowały więcej problemów, zakładam. No, bardziej chyba jest ciekawe, jakie się nie sprawdzają, to znaczy, dobra, to jakie się sprawdza nachylenie dachu, też pokrycie też jest ciekawe, no więc tu się sprawdziło to drewno, to znaczy deski tarasowe, wentylowane od dołu, myślę, że sprawdziłby się dach płaski, zwłaszcza, znaczy dach zielony, zwłaszcza, że tam nie było drzew liściastych w najbliższej okolicy, były same iglaki. Ale z drugiej strony była taka mocna południowa ekspozycja, więc nie wiadomo, jakby sobie rośliny na tym dachu poradziły. No, blacha by się nie sprawdziła ze względu na użyteczność, to znaczy na możliwość siedzenia. Więc to jakby nie tyle jest kwestia być może nachylenia tego dachu, tylko bardziej może, znaczy oprócz nachylenia jest to kwestia też lokalizacji, narażenia na różne niebezpieczeństwa, czy też funkcji, jaką ma pełnić taki dach. No i też oczywiście jak wygląda. No tutaj jest to malutka kostka, więc architektonicznie też to było ważne, żeby nie mnożyć tu jakiegoś strasznie ilości materiałów, tylko po prostu zachować jakąś jednolitość i prostotę. No, musi to być materiał izolacyjny i to i od deszczu, i mechanicznie. Od deszczu tak naprawdę bardziej izoluje już w takim dachu ta membrana dachowa, która jest poniżej. Ona jest izolatorem
od wody, a drewno tutaj chroni przed, nie wiem, gradem, butami, gwoździami, ptakami, mechanicznymi uszkodzeniami.